W sobotę 2 lutego na Stoku Stożka w Wiśle odbyły się 22. Mistrzostwa Polski Księży i Kleryków w narciarstwie alpejskim o puchar imienia świętego Jana Pawła II. W zawodach wzięło udział 18 uczestników z całej Polski. Jak przyznaje jeden z organizatorów, ksiądz Damian Copek, największy problem jest z wyznaczeniem terminu zawodów. Zawsze jest problem z terminem. Albo się kończą kolędy, albo tak jak dzisiaj Matki Bożej Gromnicznej, Dzień Życia Konsegrowanego, za tydzień Dzień Chorego, no próbujemy to jakoś pogodzić. Nigdy nie było tak, żeśmy musieli odwołać zawody. Zawsze jakoś pogoda dała radę. I myślę, że tutaj czuwa nad nami też święty Jan Paweł II, bo te mistrzostwa są dedykowane właśnie świętemu ojcu Janowi Pawłowi II, który rzeczywiście wiedział, co to jest narciarstwo. Uprawiał je w takiej czystej, klasycznej formie, w większości podchodził, ale też lubił po prostu to szusowanie i jeździł nie tylko jako kapłan, biskup, jako kardynał, ale i jako papież, wiemy o tym. I my jesteśmy wierni tej idei i po prostu propagujemy to chociażby przez to, że na przykład każdego roku, każde zawody mają swoje przesłanie. I w tym roku odwołujemy się do wezwania, jakie skierował podczas Światowego Dnia Pokoju 23. Papież do słuchających go, kiedy powiedział, że ci, którzy uprawiają sport, a szczególnie jego przestrzenne formy, a więc to, co mamy tutaj, doświadczają czego? Przyrody, bliskości drugiego człowieka, zaczynają się zastanawiać nad sobą, szanują swoje miejsce pochodzenia i rezygnują z wszelkich ograniczeń. No to są piękne słowa, nic tylko wprowadzić w życie. I to motto brzmi na wszystkich dyplomach, które w tym roku zwycięzcy będą otrzymywać. Księża, klerycy i zakonnicy startują w różnych kategoriach wiekowych. Od blisko 15 lat w zawodach bierze udział ksiądz Władysław Nowobilski, emerytowany proboszcz parafii w Ciścu, dziś aktywny 77-letni narciarz. W tym roku ten śnieg troszkę miękki, ale za to bezpiecznie, choćby się przewrócił człowiek, no, to nie ma takiego niebezpieczeństwa. No ale no, udało się zjechać. Wszyscy mnie tu znają, bo to już tak zawsze, jestem już od paru lat najstarszy. W mistrzostwach w osobnej kategorii startują również szafarze, katecheci oraz całe rodziny. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik-Telesz.